Dzień dobry. Wyspaliście się? Nie. Dlaczego? Ale prawdziwy mężczyzna to daje sobie radę w każdej okoliczności, prawda? A podróż jak wam przebiegła? Dobrze. Dobrze? Mieliście dużo miejsca w busie? Jechaliście autokarem, 50 osób, a was było tylko 30. Ten jeszcze śpi albo udaje? Może się przedstawicie, jak się was nazywa wasza drużyna? Teraz was trochę przyblokowałem, bo się powiedzieli ogólnie Katowice, ale przyjechaliście tutaj połączeni. Most Katowice połączony z UKS-em Katowice. Ale reprezentujecie stolicę jakiego województwa? Małopolskiego. I pierwszy mecz z kim gracie? Ktoś był kiedyś w Żyrardowie. Na Stasinkach. A kto jeszcze nigdy nie spał tak na turnieju w takich warunkach? W ogóle w takich warunkach na materacu. Pierwszy raz? A po drugiej stronie kto śpi? Sieraków. A Sieraków w jakim województwie leży? Witam Sieraków, dzień dobry. Wyspani? Kto rano wstaje? To rady daje, dobrze. Przyjaliście tu po co? Po złoto. Ale z tego, co wiem, panowie, a byłem tu już parę razy, tu medali nie ma. Czyli złota nie będzie. Ten jeszcze tu śpi, ten ma twardy sen, ty. Patrz. I może być hałas, a jego bomba atomowa nie ruszy. Takiemu to dobrze. Co jeszcze powiecie? Co tam słychać w Wielkopolsce? Szkolne rozgrywki już gracie? Wiecie, że byłem z Roszykiem Sierakowa, Roszykiem 95 na finałach Mistrzostw Polski Szkolnych i wygrali. Czy wy powtórzycie ich sukces swoich starszych kolegów? No, pamiętaj, to się wszystko nagrywa. Rodzice przyjadą? Ręka do góry. Od kogo rodzic zadeklarował, że przyjedzie? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Jeszcze się zapytam z Katowic. Ręka do góry. Od kogo rodzic zadeklarował, że przyjedzie? Jeden. A teraz ręka do góry. Kto by nie chciał, żeby rodzic przyjechał? Czyli wolicie, żeby rodzice was nie oglądali lepiej? A kto myśli, że rodzic może mu zrobić niespodziankę i przyjechać? Tobie, tak? A wy jak? Lubicie, jak was rodzice dopingują, oglądają? Czy komuś rodzic może zrobić niespodziankę i przyjechać niezapowiedziany? Nie? A trener chrapał? Chrapał? Czy ktoś tu w tym pomieszczeniu chrapał? Albo bąki puszczą. Czyli wszystko elegancko było. No to super. Co nie widać, że chłopcy sobie wzięli poduszki, bo są zorganizowani i jeżdżą po turniejach, prawda? Ostatnio na turnieju w Ostrawie jak było? Silny turniej, nie najder. Teraz tu mam z lotu ptaka nagrany jesteś. Pomachaj tam wszystkim. 2005, nie? Kto jest... turniej jest dla rocznika 2004. Kto jest z rocznika 2005? Młodszy. Tyle mamy z 2005? A tu po drugiej stronie tylko jeden, dwóch.
Czyli Katowice są młodsze. Chcielibyście się spotkać w finale ze Sierakowem? Nie. To właśnie jak jesteście w grupie, to możecie być w finale. Możemy być. Bo potem gracie krzyżówki. Jakie drużyny tu jeszcze przyjechały? Riga. Jakie to jest państwo? Łotwa. Dobrze, Łotwa. Jakie jeszcze drużyny? Dobra, ja już będę kończył, bo to dość długi niedźwiedź. Możecie pomachać, chcecie coś kogoś pozdrowić na koniec? Tak, tu? Jest wszystko ok, tak? No dobra. Na razie macie tutaj zastępczą salę, a po południu już będziecie spać w apartamentach. Wszystkiego dobrego, specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej. Z poranku. Z Żyrardowa. Miasta, który pachnie koszykówką. Pozdrawia Zibi i... I... Okej. Okay.